dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nas do siebie, że dałeś nam swojego ducha, w którym wołamy Abba Ojcze. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że mogliśmy się zrodzić dzięki Twojej ofierze z Ducha Bożego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty wskazujesz nam poprzez swoje słowo, swoje drogi. Pokazujesz nam, co jest dobre, miłe, doskonałe, że poznajemy to i możemy w tym chodzić. Możemy funkcjonować w tym, co Ty chcesz. I znamy Twoją wolę i poznajemy ją przez Twoje słowo i przez Ducha, którego nam dałeś. Te pragnienia Ty włożyłeś sam do naszych serc. Zmieniłeś nasze serca z kamiennych w mięsiste. I znamy Twój głos i idziemy za Nim i podążamy za Nim, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nie zostawiłeś nas samych. Dałeś nam pocieszyciela, dałeś nam pomocnika, dałeś nam tego, który nas prowadzi. Dziękujemy Ci za to, co Ty czynisz w naszym życiu, w życiu naszych bliskich. Ojcze, błogosławimy tych, których nie ma na tym miejscu. Błogosławimy ich tam, gdzie są. Ojcze, dotyka ich serc. Niech oni mają relacje i społeczność z Tobą. Niech myślą o Tobie, niech rozważają Twoje słowo tam, gdzie są, w tym miejscu, w którym są. Ojcze, błogosławimy ich. Błogosławimy nasze rodziny, nasze dzieci. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty poprzez Chrystusa dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ty pobłogosławiłeś nas wszystkim duchowym, wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebiosach. Dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas takimi, jak jest Chrystus. Że jesteśmy Twoim ciałem, Jezu, Ty jesteś naszą głową. Jesteśmy Kościołem Twoim, Twoją oblubienicą. Bądź uwielbiony i wywyższony w naszym życiu, każdego dnia, w każdej chwili, gdziekolwiek, cokolwiek robimy, gdziekolwiek idziemy, chcemy wielbić Ciebie, chcemy być, Panie, światłem Twoim dla tych ludzi, którzy nas otaczają. Chcemy chodzić w Twojej światłości, w Twojej mocy, tak, aby dotykać ludzi, aby ci ludzie byli dotykani Twoją mocą, Twoją światłością, Twoją świętością, aby byli pociągani do tej światłości, którą Ty jesteś. Ojcze, modlimy się o naszych sąsiadów, o wszystkich naszych współpracowników i błogosławimy ich, Panie, i prosimy Cię o to, abyś dotykał ich serc, abyś pociągnął ich do siebie, aby oni w nas widzieli Twoje święte imię, że Ty jesteś naszym Bogiem, że każdy nasz czyn jest dokonany w Tobie, dzięki Twojej mocy, Twojej zdolności. Chcemy być świadectwem dla ludzi, którzy nas otaczają. Chcemy być Twoim światłem. Amen. Amen. Ktoś ma jakieś świadectwo? Dojrzałości. Ja nie mam. Ja dzisiaj modliłam się o brata, bo napisał o 8, że gardło go boli, jutro wybiera się do lekarza. Bardzo często wcześniej miał właśnie problemy z... Kilka razy już wcześniej też się modliłam, więc wierzę, że jeszcze nie napisał, że jest lepiej, ale wierzę, że jest lepiej. Amen. Ja mogę powiedzieć coś. Mhm. Wczoraj miałem okazję modlić się właśnie osobę o jej uzdrowienie. Chociaż tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, modlitwa o uzdrowienie nie powinno, tak naprawdę nie istnieje takie określenie, nie Jarek? Tak, nie powinno być tak. Modlitwa o uzdrowienie. Tak jest, słuchajcie, naprawdę, to jest istotna rzecz, nie? Czy to jest modlitwa i uzdrowienie, no... To jest uzdrawianie w imieniu Jezusa Chrystusa, no nie? Bo w modlitwie się przecież zwraca do Boga, to przecież nie jest zwracanie się do Boga, ale to jest... Szczegół taki, co byśmy z powodu właśnie czy nie tak rozumiali, nie? Tak. Ale no trzeba jednak trochę czasu, zanim człowiek wyprze. Zmieni myślenie. Zmieni myślenie. Mhm. Więc mam świadomość tego. Więc wczoraj miałem taką okazję, że zawoziłem Kostka, co był kiedyś tutaj, nie? On przyjechał znowu z Ukrainy do pracy. Ja powiem. Aha, bo ty nie byłaś wtedy, nie tak? Byłam, no, ale... Był Kostek, no... Pracownik Ukrainiec, wierzący. I on znowu przyjechał z Ukrainy do pracy do nas. Więc szukałem mu kwatery. I tak się ze sobą rozpuściło się info. No i tam w końcu coś się znalazło. I zajechałem z nim wczoraj. I słyszę, Wojtek mówi przez telefon. Marcin, tam będziesz miał okazję poćwiczyć. Co? Co poćwiczyć? Brat. Tylko poćwiczyć. No bo ta osoba, gdzie będzie Kostek mieszkał, to jest chora. A mówię, chodzi o to, się ćwiczyć, uzdrowienie. No, mówię, to się nie ćwiczy tego. To się albo robi, albo nie. Czyli nie próbujemy, mówię, tak to się nie próbuje tego.
Bo jak próbujesz, to i masz ten plan B, tak, czyli jak tak, nie wyjdzie, to coś tam, to od razu lub plan B, bo jak w zasadzie próby, to to wiesz. To poślij kogoś do lekarza. No. Ale ciekawa rzecz jest taka, że myśmy tam zaszli, porozmawialiśmy i miałem okazję błogosławić ten dom, bo jest problem. Oraz w imieniu Jezusa uzdrawiać tą kobietę. Natomiast istotna rzecz, że najpierw, bo to osoba wierząca jest, no nie? Ona chodzi tam do zboru, do HWZ, w Wielbówce. Mhm. I najpierw tłumaczę, mówię, czy zdajesz sobie sprawę, że Jezus już ciebie uzdrowił? To już jest zapłacone. To jest choroba po pasie, to jest bardzo poważna też z punktu widzenia medycyny, nieuleczalna choroba. Nie? No i tak? Zdziwiona była taka, nie? I mówię, przyjmij to do siebie, do świadomości, że Jezus już ciebie uzdrowił na krzyżu. To jest zapłacone. I ona chyba coś źle musiała zrozumieć, bo ja zorientowałem się, bo mówię, tak, tak, no ja przyjęłam, przyjmuję tą chorobę, przyjmuję. Mówię, nie, nie chorobę przyjmujesz, ale zobaczcie, to znowu to jest to nauczanie. Tak, tak, tak. Że to jest chora. Że ona przyjęła do siebie, że ona jest chora. I to musi żyć, nie? Tak. Że to jakby to od Boga jeszcze. Nie, 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 źle zrozumiałeś. Przyjmij to, że ty jesteś zdrowa, a nie, że jesteś chora. I zaskoczona taka była, nie? A Kostek, już go znacie, nie, i z opowiadań był, no to on już wie, o co tu chodzi. Mówi Kostek, tylko tu. Mówię Kostek, nakładamy ręce, ale nie prosimy. A tak, tak, mówię, nie, nie prosimy. Tylko robimy to w imieniu Jezusa. Nie? Więc byłem taki zaskoczony, że ona właśnie tak mówi, że ona przyjęła tą chorobę. Nie? Więc jeżeli człowiek wychodzi z założenia, że przyjmuje chorobę. Jako prezent. Jako jakby powiedzieć, no przyjmujesz, bo to jest ci dane, tak? Nie? To ciężko będzie się tego pozbyć. Tak, bo się utożsamiasz z tą chorobą. Jeśli coś zaakceptujesz, to trudno się po prostu pozbyć takich rzeczy. To jest, wiecie, to jest jak z myśleniem na przykład, wiesz, jeśli ktoś ma przekonanie, takie, wiecie, przekona się, albo ktoś go przekona, jest gdzieś w jakimś kościele, w którym cały czas mówi się o świadomości grzechu, tak, że ty zgrzeszyłeś, że ty opadasz, że ty już nie wiesz, jak upadniesz, to znaczy, że wiesz, i czytają ludzie, mają taką świadomość, później czytają, tak, później czytają Nowy Testament i nawet przeczyta po prostu, że jakbyś, wiesz, Bóg mieszkał w tobie, to byś nie zgrzeszył, nie? Nie rozumieją pewnych rzeczy, albo że po prostu, wiesz, Ezaw ze łzami, wiesz, błagał, a nie został, wiesz, wysłuchany, albo że jak ktoś, wiesz, raz odpadnie, to już niemożliwe jest, żeby z powrotem powrócił, wiesz. Ludzie nie rozumieją tych wersetów, a diabeł im po prostu, wiecie, potępia ich tymi wersetami i to tak naprawdę... Twoje jak gdyby powrót do Boga, mając tą świadomość, to tak jakbyś walczył z Bogiem. Bóg nie chce, a ty przeciwko Niemu nastajesz. I tak samo, jeśli ty uwierzysz, że choroba jest od Boga, tak, to tak naprawdę ty, chcąc być zdrowy, sprzeciwiasz się woli Bożej. Tak, i słuchajcie właśnie to, co mnie... Co daje? No... To, co mnie, i to normalnie to jakby od Boga było, słuchajcie, uderzyło. Jeżeli się uzdrawiamy kogoś w imieniu Jezusa i chciał użyć, modlimy się uzdrowienie. Dobrze, bo postaw strażnika przed swoimi ustami. Jeżeli chodzi o osobę wierzącą, to jest właśnie to, co powiedział Jarek, trzeba najpierw przesądować w ogóle, co wierzy. Bo jeżeli ta osoba wierzy, słuchajcie, że choroba jest jej dana od Boga, prawda? To tak jakby od razu postawił stalowe drzwi, zamknął się w bunkrze, to wy teraz próbujcie mi pomóc. I klucz, i zamknięte na klucz. Tak. Czyli najpierw trzeba tą twierdzę zburzyć, właśnie co Czarek powiedział, zburzyć tą twierdzę i wtedy, jeżeli osoba jest otwarta, na przyjęcie uzdrowienia, że to w ogóle Bóg może nic nie ma z tym wspólnego, a wręcz przeciwnie, to szatan zesłał tą chorobę, to mnie uderzyło to, że jeżeli się, słuchajcie, uzdrawiamy w imieniu Jezusa osobę wierzącą, to najpierw trzeba tę twierdzę zburzyć, bo to może być po prostu bezskuteczne, jeżeli ona po prostu, no to nie na zasadzie takiej, no jak Bóg będzie chciał, to spróbuj, nie ma problemu, nie, co szkodzi. Ona chce być zdrowa,
Ale na zasadzie takie, no to próbuj, zobaczymy, co z tego będzie, nie? Więc... No, może Bóg zechce i mnie uzdrowi. Może tak. Bóg zechce i mnie uzdrowi, właśnie. Ja po angielsku... A jak nie zostałem uzdrowiony, to znaczy, że Bóg chce, żebym był chory. Tak. Myśmy w środę na ten temat rozmawiali. No, właśnie to jest największe kłamstwo diabła, bo pozbawiamy się broni. Ale bo tak. W tym momencie pozbawiamy się naprawdę broni. Bardzo fajnie Dan to tłumaczył. Jeżeli uwierzysz, to w co wierzysz, to masz. Tak? Nie, no masz to, w co wierzysz, tak? Nie walczysz z tym, nie próbujesz nawet. Popatrzcie się. Cały problem jest w tym, że... Że nie czytają Słowa Bożego. Tak jest, tam. I nie znają. Nie, lud mój ginie z braku poznania. Mówi mało, ale... Ludzie nie znają Boga takim, jakim On jest. Naprawdę, nie znają Go ze Słowa Bożego. Znają Go tylko z opowieści innych ludzi. To był problem Hioba. Naprawdę, to był problem Hioba. On sam przyznał się do tego, że co? Że przed Bogiem, że nie znałem Cię, tak? Twarzą w twarz, tylko znałem Cię z opowieści innych ludzi. I co Bóg mówi na temat opowieści innych ludzi? Że co? Że były kłamstwem na Jego temat. Job wyznawał kłamstwo na temat Boga. On wierzył w kłamstwa na temat Boga. I tych kłamstw na temat Boga się trzymał, tak? Popatrzcie się, oczywiście, że Bóg, wiecie, jak człowiek nie zna, nie ma tej świadomości, to nawet jeśli on powie tak, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pana będzie uwielbione, nie? Wiecie, Bóg mówi, że on nie zgrzeszył na ten temat, tak? Nie zgrzeszył tym, co powiedział. Bóg po prostu, wiecie, to on tym nie zgrzeszył. Dlaczego? No bo on miał taką świadomość tego. Bo on w to wierzył. Bo on w to wierzył, tak? Natomiast, wiecie, cała rzecz polega na tym, że jeśli my mamy jakąś wiedzę na temat Boga, a jest ona kłamliwa i wierzymy w nią, to choćby nie wiadomo co, to po prostu nic nie jesteś w tym. Z czym my walczymy? Z warowniami w naszych umysłach. Popatrzcie się, co mamy zrobić. Każdą kłamliwą myśl, która się sprzeciwia Bogu, czyli co to znaczy, jest kłamliwą na temat Boga, musimy poddać pod posłuszeństwo myśli Chrystusa. Czyli jak przychodzi na przykład, wiesz, jakaś sytuacja, gdzie po prostu coś, nie wiem, cię zaboli, tak? To pierwsza myśl jest idź do lekarza, bo coś tam. A jeszcze jak masz informację i kiedyś ktoś coś ci, wiesz, powiedział, nie? Na ten temat i masz jakieś tam doświadczenie, bo słyszałeś, tak? To już od razu myślisz, aha, to jest to. I w momencie, kiedy to przyjmiesz, zaczyna się proces działania w twoim życiu, w twoim ciele. Ja jeszcze jednym zdaniem dokończę tylko tamto, nie? Druga rzecz, którą nauczyłem się i zaobserwowałem po prostu z autopsji, że jeżeli pojawia się taka sytuacja, gdzie trzeba uwalniać i uzdrawiać w imieniu Jezusa, to nie filozofować. To oczywiście nie ma na nie zastanawiać się, a co to, a może to, a czy to wypada. I to najlepiej wychodzi z osobami, których się nie zna właśnie. Mhm. Ona była w ogóle zdumiona, bo mojego brata na przykład zna. Mówię, w ogóle była zdumiona, że on ma brata w ogóle, nie? A kto ty jesteś? I jeszcze mówi inaczej jak on. No, jeszcze wierzący mówi, nic nie wiedziała o niczym. Ja pytuję potem, skąd ty się w ogóle wziąłeś tutaj, nie? Skąd ty się wziąłeś? Z kapusty. Gdzie ty chodzisz? Nic nie wie, nie? Taka normalnie zaskoczona, nie? Więc pojawia się sytuacja, nie filozofować, nie gdybać, tylko po prostu... Iść na żywioł. Tak i mniej się zastanawiamy i rozkminiamy, bo co to jest zwątpienie? Co to jest zwątpienie? Zwątpienie to jest poddawanie rozmyślaniu danej rzeczy, sytuacji, słowa, czegokolwiek. Jeśli na przykład widzisz chorego i ty się zastanawiasz, jak powinieneś się modlić, to ty już rozkminiasz. Co to znaczy? Ty już zaczynasz polegać na tym... Ale już nie przyjmuję sobie modlić. No, modlić, czy mówić, nie? O co chodzi? Bo ty już zaczynasz rozkminiać, tak? A jak rozkminiasz, to nie polegasz na Bogu, tylko polegasz na tym, w jaką ty formułkę magiczną powiesz,
którą diabeł albo choroba będzie musiała posłuchać. No raczej. A diabeł mówi sobie, mów sobie ile chcesz. Nie, ja jedną rzecz zauważyłem. Naprawdę, największe jak gdyby rzeczy, cuda, cokolwiek, co się działo, to było na zasadzie takiej, że ktoś po prostu przyszedł i mówi, wiesz, pomóc się o mnie, nie? Okej, dobra, bądź zdrowy. Nie, to nie była, wiesz, modlitwa, wiesz, teraz wiesz, spinanie się, wiesz, i coś tam, nie? Albo rozkminianie, dobra, no to powinienem tak, no to jak ten, to muszę to powiedzieć, to i to. Jeśli ty musisz to i to, to tak naprawdę ty działasz w swojej mocy. W swojej wiedzy, w swoim doświadczeniu, w swojej jakiejś tam, wiesz... Zrozumieniu. Oczywiście, że są na przykład, wiecie, rzeczy takie, w których na przykład działamy i one po prostu... wynikają, one się dzieją, wynikają z naszego doświadczenia. Bogusia, wiesz, jeśli chodzi o ciążę, to jest specjalista, nie? Wiesz, ja o jakiś tam o kolana czy coś tam. Ja na przykład nie mam problemu, jak się modlę o ludzi z bólem kręgosłupa. Zaskoczony jestem, jak się nic nie dzieje. Mówię szczerze, nie? Modliliśmy się tam w tym... Ile tam? Chyba dwie osoby były takie, co zrobialiśmy tam. Tak, więc po prostu... Nakładałem, mówiłem, nakazywałem, powiedziałem, co się ma stać i koniec, nie? Na zasadzie, wiesz, nie jaka jest kolejność czegoś, tylko po prostu, co ma być zdrowe w tym ciele, tak? Więc mówisz do tej góry, żeby się usunęła, tak? Nie, wiesz, nie kombinujesz, bo jak wiesz, czasami to jest tak, że jak stoi przed nami góra, to my, jak się zastanawiamy, to tak naprawdę kombinujemy, jak tu przejść tą górę. Czyli... Czy wykopać dół, czy obejść bokiem, rozumiesz, czy wiesz, czy po prostu... Czy przeskoczyć, czy wyjść z góry na dół, wiesz, nie? A tu nie chodzi o to, jak minąć górę, tylko jak się jej pozbyć, nie? Więc cała rzecz polega na tym, żebyśmy nie kombinowali w myślach, w jakichś takich, szukali odpowiednich słów czy coś, tylko po prostu jak dzieją się rzeczy z zaskoczenia, to tak naprawdę działasz wtedy w duchu. Nie w swojej mądrości, czy w jakimś takim po prostu swoich rzeczach. I dzieją się rzeczy, nie? Ja na przykład, ja wiem z doświadczenia, że u mnie w moim przypadku tak było, nie? Wiesz, nie polegam na sobie, tylko na tym, co po prostu wiesz. Wierzę, że to i to i to i tak, nie? To tak jak tam Stanisławowie koło Helma, przecież myśmy nic ich nie uprzedzali w ogóle o niczym. Nie. Jechaliśmy na pewniaka. I oni dopiero dowiedzieli się w ostatniej chwili w ogóle, że... Na sam koniec dopiero. Po co w ogóle, żeśmy tam przyjechali? A tak, to oni też by coś filozofowali. Tak. Ciekawe, tak. Czy to będzie, czy ja powinienem się może pościć powinienem, może przygotować się specjalnie. Może pokutować powinienem, wyznać wszystkie grzechy, nie? Wiesz, przekleństwa pokoleniowe teraz posprawdzać, jakie tam jeszcze wiesz, są, nie? Pozałatwić sprawy, z tym się pojednać, z tamtym się pogodzić, wiesz, nie? Bo tak naprawdę, wiecie... Popatrzcie, jak byliśmy tam, to były tematy, tak? Tematy tych rozmów to polegały między innymi na tym, nie? A tu nagle po prostu, wiesz... Trzeba zrobić, żeby zostać... Gościu po prostu wstaje i mówi tak, dobra, ja bym chciał, żebyście się u mnie pomodlili, nie? Chcę powiedzieć życie Jezusowi. Oddaję życie Jezusowi. Mało tego, gość miał problem z kręgosłupem, o którym nikt nie wiedział. Nikt się nie modlił o kręgosłup. Modliliśmy się o niego. Nakazywaliśmy życie, mówiliśmy wolność, uwalnialiśmy, łamaliśmy więzy nad jego życiem, które po prostu go, żeby po prostu był wolny, żeby mógł iść służyć Bogu, nie? A on za chwilę stwierdza, o, zdrowy jestem. Dostałeś nawrócenie, zbawienie i uzdrowienie w jednym pakiecie. Bo to jest jeden pakiet, nie? Tak. Wiecie, a gość nawet nie filozofował, nie kombinował. Jak on powiedział, że jest zdrowy, to wszyscy, o, to my też chcemy. No i mówi, że czuje mówienie w nogach. Tak. Jeszcze jakiś czuł, nie? Tak. Że coś tam się dzieje, nie? I wiesz, jak on powiedział, to od razu wie, kolejka się ustawiła, nie? A był gościu, który filozofował, nie? Który tam próbował coś tam zrobić. I wiecie, dużo gada, a szczena mu opadła, nie? Bo w ogóle miał tylko jakąś tam wiedzę, nie? I zero jakiegoś tam doświadczenia czy ten, nie? I więc... Są takie sytuacje, w których po prostu dzieją się rzeczy i ja zauważyłem, że najlepsze, najwięcej, najczęściej uzdrowień to jest praktycznie na ulicy. Wśród, albo w sklepie, albo gdzieś, wśród ludzi, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać. Ja wiem, że ja to mówię w kółko, że już parę razy mówiłem, ale to jest, wiecie,
taki na przykład, wiecie, ktoś na ulicy, jakaś tam pani w sklepie, tak? Ona nie wie, czego się ma spodziewać, nie? Ona po prostu, wiesz, boli mnie głowa, wiesz, coś tam tego, ledwo patrzy na oczy, wiesz, tam godzina 8:00 do 9:00 jeszcze daleko, a kobieta przy kasie nie wiadomo, czy dobrze wydaje, czy ten, nie? I Darcia mówi, Jarek, pomódlbyś się tu o panią. Wkurzony byłem, nawet się wkurzyłem, że ona mi mówi, ty się pomódl, czy wiesz, uzdrów panią. Panie, ja robiłam sztuczny tłok. Pana wyszukiwała, wiesz? I wiesz, żeby się kolejka, żeby go... Wiesz, płacimy przy kasie, ja pytam, no wiecie, między tym wszystkim, ona tam... pika te kody wczytuje, ja się pytam, co źle się pani czuje. No tak, bardzo źle się czuję, już nie mogę wytrzymać, nie wiem jak ja do 9:00. To co, mogę się o panią pomodlić? No dobrze, nie? Kładę rękę, kobito. Pytam się, co? No nie boli, ludzie w kolejce. Naprawdę nie boli? No nie boli. Wiesz, my idziemy, nie? Znamy. Wiemy, gdzie to ta Biedronka, więc po prostu wiemy, która to kobieta, nie? No i później tam po paru miesiącach próbowaliśmy ją jakoś tam spotkać, nie? Spotykam, no ale jakoś nie było tak czasu z nią porozmawiać i pytam się, nie? No i jak, nie? A on mówi, pan co? Natychmiast mi wszystko przestało boleć. Normalnie byłem jakbym trzeźwa była nagle, nie? Mówi, dopiero do domu jak przyszłam, to zaczęłam to się zastanawiać, o co chodzi, co trzeba tego, no i tabletkę sobie wzięłam, tak mówi, na wszelki wypadek, nie? Wiesz, nie? Bo przecież bolała ją przez cały dzień głowa, nie? I pewnie zeżarła parę tych tabletek i nic nie dawało, nie? No i cała filozofia, nie? Gdzieś tam po prostu przyjeżdża klient, coś tam już mówi, wysiada gościu z tira. No jak wysiada z tira kierowca, który, wiecie, brzuszek ma trochę większy jak ja miał, nie? Więc po prostu, wiecie, i po sypki... Nie? Pytam się, co panu, kręgosłup boli? Boli, panie, ale to choroba zawodowa, to... Panie, to nic nie da, to tak już ma być, nie? Gościu mi mówi, a mogę się pomodlić, nie? A modl się pan, nie? Podchodzę do gościa, myślę, taki przerażony, ja mówię, dobrze, kręgosłup nie będzie zrobić teraz. Bo robić, nie? Gościu popatrzył na mnie. Jak pan to zrobił? A kim pan jest, nie? I takie, wiecie, teksty, nie? I uciekł. Ja mówię, no patrz, sprawdzaj pan. No panie, no nie boli, no ale to... No ale jakżeś to tak przestało nagle boleć? No tyle lat mnie bolało i teraz przestało, nie? No to gościu taki... Coś ty nie tak. No i co tu pan robi, nie? Kim? Co tu pan, jakiś znajomy jest? Czy o co chodzi, nie? Ja mówię, nie, w imieniu Jezusa, mówię, Jezus umarł i wierzy, głoszę Ewangelię. Usłyszał Ewangelię, to ja wezmę pana tych serków trochę, wezmę, nie? A ktoś nawet po serki się nie zatrzymał, tylko po prostu, wiecie, już kręgosłup go nawalał, pauzę sobie chciał zrobić, nie? No i ze sprawą, nie? No i takie, wiecie, a idziesz do kościoła gdzieś, nie? Gdzie są ludzie, którzy mają nastukane, po prostu, wiecie, jakiś obraz Boga, niekoniecznie prawdziwy, nie? Ja nie mówię, że ktoś ich celowo tak uczy, ale po prostu, wiecie, diabeł co robi? On jest zwodzicielem. On troszkę prawdy da i resztę kłamstwo, żeby cię po prostu zjeść. Żebyś ty myślał, że idziesz prawidłowo, ale nie idziesz prawidłowo, nie? I mają toki myślenia jakieś tam. I idziesz, mówisz, a on wie, no ale to ja nie wiem, no bo ja w sumie tak, no z bratem się nie pogodziłem, nie? Z tym coś tam nie tylko, no tutaj... No i od razu, wiesz, idzie do modlitwy i wiesz, i pierwsze co robi, to wiesz, wyznaje wszystkie grzechy, które sobie przypomniał, wiesz, no żeby się jakoś przygotować na to uzdrowienie, wiesz, i chodzi, stoi taki, wiesz, spięty już, wiesz, nie, i nie wie, co ma czuć, co się ma ten, bo się nasłuchał różnych rzeczy, no i naprawdę, to jest taka warownia w głowie, że po prostu, no, choćbyś, nie wiem, wiecie, czasami modlę się o ludzi i to są ludzie, którzy nie przyjmują nic. To jest tak, jakbyś po prostu, wiesz, jakbyś, nie wiem, no, głową w ścianę bił, nie? Trafiasz, wiecie, w próżbie, nie? Bardzo. To, co my jesteśmy w procesie odnowienia umysłu, każdy z nas. To, co tu robimy, to odnawiamy umysł. Bez odnowienia umysłu nie pójdziemy dalej. I my mamy te przypadki, ja też modlę się bardzo długo o niektóre osoby. I to jest tak, że to jakbyś walił w ścianę, tak? I mówisz o odnowie umysłu, tak, ja wierzę,
ale moja choroba. No to mówię, jeżeli wierzysz, to dlaczego wyznajesz? Przez mówi, że to jest twoja choroba, nie? Wypowiadam ci i mówię, że masz odnawiać swój umysł, że nie utożsamiaj się z chorobą, że to nie jesteś ty, że ty jesteś zdrowy. Ty masz wypowiadać tylko słowa życia nad sobą, tak? A nagle po już 8 miesiącach wspólnych rozmów słyszę moja choroba, nie? No to trafi. Już trafia, tak. A diabła choroba, nie jego. Nie, no tak, ale wiesz, wiecie co? Jest to szkolenie DHT, nie? To Jorgiel, nie? To szkolenie tak naprawdę, na czym polega to szkolenie? To szkolenie, jak weźmiecie tą książkę, jak weźmiecie ten podręcznik, to temat po temacie jest co? Łamanie świętych krów, zabijanie świętych krów, sposobów myślenia na temat wiary, na temat choroby, na temat Czernia Pawła, na temat wiesz tego, na temat tamtego, na temat się różnych rzeczy, które co? Które siedzą ci w głowie, gdzieś tam w podświadomości i które negują całą prawdę odnośnie uzdrowienia, że to się już dokonało w sitach, w ranach Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo... Że ty musisz na coś zasłużyć, że ty musisz być dobry, że być może Bóg cię nie chce dzisiaj uzdrowić, bo ty jakbyś był zdrowy, to byś gorsze rzeczy robił. Albo czegoś się tam musisz nauczyć, bo ty jeszcze nie jesteś pokorny, bo ty to, bo ty tamto, bo ty siamto, bo ty owamto. Więc po prostu jest kupa tych świętych krów, które tak naprawdę to szkolenie, ono po prostu trwa 3 dni. Po co? Po to, żeby krowa po krowie zabić. Wiecie, I wtedy dopiero ludzie zaczynają, i tak naprawdę nie chodzi o to, żeby później tych ludzi uzdrawiać, tylko żeby oni nagle zrozumieli, że to uzdrowienie jest dla mnie, że to jest dar, tak jak zbawienie. Że to nie my, tylko że to Jezus. I przede wszystkim nie ja, tylko Jezus. Nie? Że to się już dokonało. To jest to świadectwo, które o tym człowieku. On słuchał DHT, tak. Przyjął, że ranami Jezusa jest zdrowy i zaczął to wypowiadać do swojego ciała, tak? Właśnie o to chodzi, że jeżeli ktoś bardzo długo cierpi, on musi zmienić myślenie. Inaczej ta książka Karego też o depresji jest bardzo dobra. Tam jest dobitnie. My możemy wygonić ducha depresji, ale jeżeli osoba nie zmieni myślenia, ten duch przyjdzie. Jezus powiedział, tak? Jeżeli wysprzątasz dom, a nie zamieszka w nim nic innego, nikt inny, tak? W sensie duch i w sensie pusty, jego jest pusty, przyjdzie 7 gorszych duchów. I nie ma możliwości, żeby nie było tak, że jeżeli ty zostałeś uzdrowiony, to nie idziesz dalej. Jest wiele przypadków też, gdzie ludzie zostają uzdrowieni i choroby wracają, tak? No tak. No przede wszystkim, wiecie, uzdrowienie z danej choroby to nie jest po prostu szczepionka, która sprawi, że ty już na tą chorobę nie jesteś w stanie zachorować, nie? To nie w ten sposób działa, nie? Szczepionką jest Słowo Boże. Tak, ale jeśli ty aplikujesz po prostu Słowo Boże do swojego życia, jeśli wypowiadasz, mówisz o Słowo Boże, nie co ty chcesz, żeby było w twoim życiu, ale jak mówi Słowo Boże o tobie, bo to wiecie, ja wiem, że są techniki nawet w New Age, po prostu mówienia dobrze do jakichś tam, albo myślenia pozytywnego. I to działa, albo, tak? To działa, tak? Ale to nie chodzi o to, żebyś ty mówił, wiesz, i stwarzał coś, co ty mówisz, tylko żebyś ty mówił, jak mówi Słowo Boże. Ale mówił wierząc w to, co mówisz, nie? Że to jest Słowo Boże, że to jest dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wydrukowałem... bo wrzuciłem to na ten, te 100 słów, odnośnie, czy tam 100 takich punktów, odnośnie kim jesteśmy w Chrystusie, nie? To jest Newmana, którego tam już chyba kończysz już tam korekty robić, nie? Który po prostu już niedługo będzie. Dzisiaj dostałem okładki, także po prostu jeszcze teraz tylko te okładki trzeba przetłumaczyć i zrobić i już niedługo będziemy mieć ten podręcznik. To tak naprawdę to, co tu jest, to jest ta mała książeczka Wyznaj to, co jest w tobie. Tylko, że tu jest w punktach. To, co tobie tam kiedyś wysłałem, nie? Tylko tu jest w punktach. Ale jak będziemy czytać to, to jest u nas na grupie, tak? Można sobie tu druknąć. Jeśli nie macie, to ja wam to druknę. Jak jest na grupie, to ja druknę. Ja właśnie takie nie widziałam. To jest miesiąc temu chyba. Nowego? Także to są rzeczy i ja bym chciał, żebyśmy
wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, żyli tym, nie? To jest ze Słowa Bożego, to jest wszystko po prostu z listów. Jak zresztą Bogusia może poświadczyć. Książka, podręcznik Numen, czyli ten nowy człowiek, to jest list do Efezjan, Galacjan, Kolosan, Hebrajczyków, Filipian. To jest tylko to. Naprawdę, cały podręcznik to jest to. Tutaj jakbyś sobie wziął owszem, są tam pewne myśli, które są po prostu jak gdyby zawarte, nie, na początku, a potem jest tylko Słowo Boże. Bo tak naprawdę czytając to, wyznając to, mówiąc to, odnosząc te słowo do siebie samego, tak naprawdę zmienia się twoje myślenie, twój sposób postrzegania siebie. Bo to, co żeśmy mówili na poprzednim, o tych ludziach, którzy mają problemy z depresją i tak dalej, i tak dalej. To jest nic innego, jak to, że po prostu diabeł ich oszukał i okradł ich z tożsamości. Z tego, co Jezus zrobił dla każdego z nas poprzez swoją ofiarę. Chodzi o depresję wśród wierzących. Wśród wierzących i no przede wszystkim wśród wierzących, nie? Bo ten wierzący, on powinien, wiecie, mieć tą świadomość tego, tylko że tego się nie uczy. Uczy się po prostu takiego, wiecie, że ty jesteś takim, masz przyjść, masz słuchać, masz nie grzeszyć, masz nie robić tego, czy tamtego, czy siamtego, nie? Tu nie chodzi o to, żebyś nie grzeszył. Tu chodzi o to, żebyś robił dobrze. Żebyś przynosił owoce. Jak przynosisz owoce, tak? To nie przynosi, to przynosi dobre owoce, a nie złe, nie? Cała rzecz polega na tym, że kościoły dzisiaj mają nauczanie na temat albo, że ty nic nie musisz robić, że Jezus za ciebie wszystko zrobił i ty po prostu, wiesz, high life, nie? Nawet jak możesz grzeszyć, bo Jezus i tak ci już wybaczy ten grzech. Nawet go nie musisz przepraszać za to, nie? A z drugiej strony są kościoły, które ci po prostu ciągle, po prostu, wiesz, no masz przykład, ten, gdzie po prostu cały czas ci po prostu wbijają, jaki ty to jesteś zły, jak ty to jesteś grzeszny, jak ty to po prostu w ogóle jesteś nikim i po prostu i ten, nie? I są dwie takie skrajności. I zazwyczaj mamy do czynienia z ludźmi z jednej skrajności albo z drugiej skrajności. Nie ma tych kościołów, bardzo mało, niedużo jest tych biblijnych kościołów, które idą po środku. Które po prostu mówią o tożsamości, mówią, kim jesteś w Chrystusie, co Jezus dla ciebie zrobił, że masz bezpośredni przystęp do tronu Ojca, że możesz przyjść w każdej chwili, że On ci wybaczył, tak? Że daje ci siły, daje ci moc, żebyś po prostu czynił dobrze i możesz w tym funkcjonować i chodzić. Tylko po prostu tego się nie uczy. W większości naprawdę, jak ja od czasu do czasu ktoś mi wyśle jakieś tam nauczanie i posłuchaj sobie tego, nie? No i wiecie, no, generalnie nie chcę słuchać, bo szkoda mi po prostu czasu na słuchanie jakichś tam, wiecie, innych rzeczy, nie? I to jest na tej zasadzie, że ja słucham jakiegoś tam, wiecie, nauczania kogoś tam, no i wiesz, no mówi trochę tu, no tu mówi dobrze, no ale tu, kurde, masło maślane, wiesz, no gdzieś tam po prostu smalec ze smalcem, chleb z chlebem, wiesz, tu raz mówi tak, za chwilę mówi inaczej, wiesz, tu się odnosi do tego, tam... Tutaj bierze wyrwany werset z kontekstu Starego Testamentu i wiecie, i przykłada go do Nowego Testamentu, no i że... I cała taka po prostu, wiecie, takie mydlenie. Mówi się o Bogu, ale nie mówi się prawdy o Bogu. Tylko mówi się ze swojego doświadczenia albo z jakichś takich po prostu... Ma jakieś tam myślenie na jakiś tam temat i po prostu tak się gada, nie? Mało jest książek, to co już wiele razy mówiłem, nie? O Duchu Świętym. Są książki, które mają po 300 stron. A ile jest w Nowym Testamencie o Duchu Świętym? Nie wiem, no na takich dwóch kartkach, nie? Tyle by zapisać wersetów. Ale są książki, które mają po 200, po 300 stron. Skąd? Z czego? No ludzie opisują jakieś tam doświadczenia, tak? Duchowe doświadczenia. I wiecie, jak czytasz te o tych doświadczeniach, to tak naprawdę to są duszewne, zwykłe doświadczenia. Jakieś tam, wiesz... Bo co, bo ci ciarki przeleciały, bo coś tam, wiesz, i wymyślają, i naciągają, i po prostu, wiesz, tu chwała, tu tamto, tu siamto, tu, wiesz, tu coś tam, nie? Ja wiem, że dzieją się przeróżne rzeczy. Ja nie ograniczam Ducha Świętego, nie? Do siebie, nie? Do swoich doświadczeń, nie? Różne są doświadczenia, ja też miałem różne doświadczenia, ale czy to znaczy, że ja mam teraz po prostu, wiecie, pisać
książkę 300 stron na temat swoich doświadczeń albo doświadczeń kogoś tam, albo to co Karym kiedyś takie, nie wiem, ten, że jest, słyszał tak wiele kazań na temat sznura, czerwonego sznura spuszczonego z okna Rahab, gdzie po prostu ludzie po 5, po 6 godzin wykłady na ten temat i pokazują, jak ten sznur jest po prostu widoczny w całej Biblii. Symboliczny. W jakiejś tam, kurde, no sznur to sznur, no koniec, no spuściła, bo co, no bo musieli jakoś rozpoznać, no i tyle, no. I cała, koniec tematu, nie? Nawet nigdzie nie ma w listach apostolskich jakiegoś tłumaczenia symbolicznego. Nie ma. Tak samo, wiecie, no jest na przykład, są ludzie, którzy tłumaczą, którzy po prostu, wiecie, nauczają na temat światłości, która ma z nas bić i wiecie, i różne tam doświadczenia i to, i przykłady, i jakieś tam po prostu opisy i całe po prostu, wiecie, kazania po kilka godzin na temat, wiecie, światła, które z nas bije, nie? Albo na temat aniołów, na temat przeróżne rzeczy, których po prostu, wiecie, w Biblii nie ma, a które tak naprawdę mają jeden cel. Odnieść nas od tożsamości. Po prostu skupić się na rzeczach mało ważnych. Oddalić od Boga. Oddalić, no nie tyle od Boga, ale od tego, kim jesteś w Chrystusie. Żebyś po prostu, wiesz, wgłębiasz się w jakieś tam po prostu dziedziny na temat, wiecie, jakiejś tam eschatologii tego, tamtego, tamtego. Ja nie mówię, że to są złe rzeczy, nie? Ale na przykład ktoś się skupi na tym i będzie tym żył, i nie będzie żył tym, kim jest w Chrystusie. Po prostu to jest coś, co nas zwodzi. Co nas gdzieś tam odciąga. Ja wiem, że jest wiele tematów w Biblii, których można by się było zagłębiać i szukać i tam przez całe ten i w różnych tam nawet świeckich różnych książkach i tak dalej, nie? Ale tak naprawdę później to gdzieś nas to odciąga od tej rzeczywistości. Ale nie musi. Nie musi. Nie musi. Naprawdę nie musi. Ale może, tak? Może i znam dużo takich. I wiecie, to jest, tak wiecie, no, ja, można powiedzieć, że mamy konika na temat uzdrawiania, nie? I można by było powiedzieć, że my dużo na ten temat mówimy, nie? Ja nie chcę, żebyśmy dużo na ten temat mówili. Ja chcę, żebyśmy mówili na temat, kim jesteśmy w Chrystusie. Żeby każdy z nas wiedział, czym nas Bóg obdarzył, co jest do naszej dyspozycji, kim jesteśmy w świecie duchowym, jaką mamy pozycję dzięki niemu, bo jesteśmy w nim i dlaczego diabeł musi słuchać, choroba musi słuchać, stworzenie musi słuchać, nawet zjawiska atmosferyczne muszą słuchać. I nie chcę, wiecie, rozkminiać, wiecie, jakieś tam, wiesz, rzeczy odnośnie tego materializowania się, niematerializowania i tak, bo wiecie, bo jest, ja słyszałem, wiecie, kazanie na temat, dlaczego Jezus chodził po wodzie, i co się w tym czasie stało z wodą i dlaczego on mógł stać na wodzie? Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? No po prostu szedł po wodzie. Dlaczego? Bo był wierzący, nie? Bo wierzył, że może. I wszystko jest możliwe dla wierzącego, nie? Dlaczego mógł powiedzieć do burzy, żeby się ucieszyła? Bo wiedział, że może. Dlaczego? Bo wiedział, kim jest. Bo wiedział, kto za nim stoi. Bo wiedział, że jaka jest wola Boża. Bo wiedział, że wolą Bożą jest, żeby się przedostał. I popatrzcie się, przyszedł do łódki i łódka nagle w mgnieniu oka po prostu znalazła się po drugiej stronie. Zauważyliście to? Tak. Wszedł do łodzi i nagle byli na drugiej stronie. Czyli tam, gdzie po prostu zamierzali płynąć. Znajdziesz na fragment? Bo widzę, że myślenie ci się włączyło. No. Jest, tam właśnie jest nagle znaleźli. To jest Łukasz w Jana. A, tobie chodziło o co innego właśnie, widzisz? O Jana, gdzie on szedł tylko po wodzie. Napisane, a nie ma tamtego, że Piotr wyszedł i napisane i łódź od razu przybiła do brzegu. Dokładnie, to jest z Jana. Ale o tej sytuacji. No. Tak, ale to jest ta sama sytuacja, nie? Tylko po prostu opisana inaczej. Ale jest właśnie Jana, 6 rozdział. To gdzieś tam ja kojarzę nagle, no nie? Tak. Czyli to jest opis po prostu, gdzie nie ma tego opisu Piotra w tym fragmencie, nie? Mm-hmm. O, wiecie, jak wiesz, czytasz, słuchasz i ten, to tak
Ja na przykład, wiesz, więcej czasu poświęcam, nie znam tych wersetów, nie, jak tam się, tylko po prostu kojarzę sytuację, nie? I czasami zwracam uwagę na pewne rzeczy, które bardzo rzadko czasami zwracamy uwagę, nie, że po prostu tak je gdzieś tam pomijamy. Ja masz 6,21. Tak. Więc, wiecie, cała rzecz polega na tym, że musimy znać Boga takim, jak jest naprawdę. Nie poznamy Go przez jakieś doświadczenie duchowe, tylko poprzez Słowo Boże. Znaczy, wiecie, możemy doświadczać rzeczy duchowych, tak? Ja nie mówię, że nie. One jak najbardziej są dostępne dla nas. Bóg chce się objawiać w różny sposób, tak? Natomiast wszystko musimy sprawdzać, czy tak mówi Słowo Boże, czy tak jest napisane. Bo wiemy, że co? Popatrzcie się, Słowo Boże mówi, że mamy badać duchy. Czy są z Boga? Co to znaczy? To znaczy, że są duchy, które nie są z Boga. I one co? I one chcą nas zwieść. One chcą sprawić w jakieś doświadczenie w naszym życiu, czy nawet przemawiać, mówić do nas, czy nawet robić coś, tak? Dla nas, żeby co? Żeby nas zwieść. Popatrzcie się, celem diabła jest to, żebyśmy jej nie dokończyli biegu. To jest jego cel, żeby nas zwieść. On jest zwodzicielem braci. Kogo? Braci. Wierzących. On zwodzi też i wybranych. Tak? Więc po prostu popatrzcie się, jak cały czas Paweł mówi o tym, żebyśmy nie tylko Paweł, bo Jezus też mówił, żebyśmy uważali na to, że przychodzą prorocy, którzy nam będą prorokować inaczej, niż mówi Słowo Boże, to słuchajcie, jak ci ktoś powie, że Bóg cię nie kocha, to ty od razu wiesz, że a jesteś wierzący, to ty od razu możesz mu powiedzieć precz szatanie. Tak? Ale jeżeli przyjdzie, ta choroba jest od i powie ci, że Bóg cię kocha i właśnie dlatego, że cię kocha, to chce cię doświadczyć i sprawdzić teraz i dlatego dał ci tą chorobę, i jak nie znasz Słowa Bożego, to co? No to przyjmiesz, bo tak ci to sprzedał, że to jest właśnie z miłości Ojca do ciebie. A tak przecież się uczy, przecież ta kobieta była przekonana, że to właśnie to jest to od Boga. No, właśnie tak, dlatego, że, przyjęła, że, tak. Że Bóg mnie kocha, to to przyjęła. Nie mówiliśmy, bo się Marcin mówił o kobietę, która mówi, że Jezus już jak gdyby umarza twoją chorobę i ten, a kobieta tego nie zrozumiała i mówi tak, ja przyjęłam chorobę, nie? Od Boga, nie? Bo po prostu tak wierzyła, nie? Więc wiele jest takich rzeczy, które mają pozór dobra, wyglądają dobrze. Wysłałeś mi tą stronę, nie? Ja tam, powiem ci, zerknąłem tylko tak, wiesz, na te tytuły, nie? I jak zerknąłem na te tytuły, to od razu po prostu, wiecie, pank, że czerwone światełko się zaświeciło, coś tam jeszcze popatrzyłem i mówię, nie. To nie w ten deser. Wygląda dobrze, ale to nie o to chodzi. Ja taki mogę fragment przeczytać o tym, co mówisz. Z pierwszego Tymoteusza, 4 rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Nie? To, co mówisz. I będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Nauki szatańskie przystąpią do duchów zwodniczych właśnie, czyli przyjmują jakiegoś ducha, tylko że zwodniczego, i słuchają nauk szatańskich. Ale popatrzcie się, on mówi o wierzących ludziach. Tak! I teraz, co się dzieje, kiedy ty się nawracasz? On mówi tu o wierzących chrześcijaninach. Do wierzących. Co się dzieje, kiedy się nawracasz? Rodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Tak? Ten Duch Boży mieszka w tobie. Wołasz w nim, Abba Ojcze. A jednak możesz przystąpić później do innych duchów. Możesz zacząć słuchać nauk szatańskich, innych duchów i diabeł w ten sposób cię może zwieść. Mało tego, później co? Nagle się okazuje, że jesteś wykolejony, że jesteś w jakimś innym miejscu. Dobrze zacząłeś. Popatrzcie się, to, że Bóg daje nam Ducha Bożego, to nie gwarantuje nam niczego. Jeśli co, nie sprawdzamy
jak się rzeczy mają, jeśli nie sprawdzamy ze Słowem Bożym, jeśli nie chodzimy, nie chcemy poznać dogłębnie Boga. Nauka, która nie jest potwierdzona w Piśmie Świętym, a wręcz sprzeczna z Pismem Świętym, jest nauką szatańską. Tak należy to nazywać, otwarcie. To trzeba, wiecie, wiele rzeczy jest takich, jakich i owakich, nie? One mają jakieś tam, wiecie, ktoś wyciągnie jeden werset, drugi werset, wiesz, i ci pokaże. Tu jest, o, widzisz, tu o tym pisze, nie? Ale musisz wziąć kontekst, o czym pisze w kontekście, nie? Wiecie, ostatnio, zobaczyliśmy pewną rzecz, że gościu tłumaczył, pewne rzeczy tłumaczy w ten sposób, że mówi, że w Biblii to są takie puzzle. Poszczególne wersety to są takie puzzle, które ty teraz musisz po prostu poskładać. Że one do siebie pasują. I wiecie co? Ja kiedyś bawiłem się puzzlami. I to nie jest tak, że każdy puzzle jest inny. Niektóre do siebie pasują. Można złożyć, a zostawić. Można złożyć jakąś tam część tych puzzli, bo te, wiecie, one do siebie pasują, tylko obrazek do siebie nie pasuje. Tak. Tu nie chodzi o to, czy puzzle do siebie pasują. Tu chodzi o to, czy to jest ten obraz Boga prawdziwy. Czy to jest Jezus. I musimy patrzeć na to, czy to pasuje do siebie, tylko czy to jest ten Jezus. Bo bardzo często pewne rzeczy one pasują. Wiecie, wielu ludzi mówi, powołuje się na Biblię, cytuje 3, 4, 5 wersetów, pisze jakiś tam wyrwanych z kontekstu, pisze jakiś tam artykuł o jakichś tam bzdurach. Czytasz ten artykuł i kurde, przecież to w ogóle. Ty, no ale Paweł mówił o czym innym, nie? A ktoś po prostu, wiesz, tu na przykład o cierń w boku Pawła, nie? Że co? Że to jest choroba. Gdzie tam pisze, że to jest choroba? To jest interpretacja symbolu tego po prostu. Ale to nawet nie jest symbol. No cierń jest tym symbolem, ale jak popatrzysz w Biblii, gdzie jest użyte słowo cierń i do kogo się odnosi, to ty wiesz, że to jest do ludzi, którzy co? Którzy cię gnębią, którzy nastają na twoje życie, którzy cię okradają, którzy po prostu oczerniają cię, którzy walczą z tobą. To pierwsze proroctwo o cierniu to jest do Adama, Bóg powiedział właśnie, że ziemia ciernie będzie ciernie i osty rodzić tobie, no nie? I to już jest właśnie wskazuje, że rodzaj ludzki to będzie się składał z tych cierni właśnie. I to o ludzi chodzi. No. To jest wyjaśnienie symboliki właśnie. No. A potem właśnie tak jak w Mojżeszowie napisane, że jak nie będziesz posłuszny, nie, do narodu izraelskiego, no to twój wróg będzie tobie cierni w twoim ciele. Dokładnie. No. Dokładnie. I teraz jak popatrzymy na życie Pawła, nie? Dzieje apostolskie, czy nawet w Koryntian, gdzie on wymienia, co ludzie, że ludzie nastawali, że ludzie to, że ludzie tamto, byłem kamieniowany, byłem to, że to jest chluba dla mnie, tak? Że jedyne, czym się będę chlubił, to, że zniosłem to dla Chrystusa, zniosłem to dla Chrystusa, zniosłem to dla Chrystusa, byłem w wodzie, byłem kamieniowany, byłem zabity, byłem chłostany, byłem w więzieniu, byłem, rozumiecie? I jak popatrzymy jeszcze na to, jak nastawali na Pawła, tak? Tu musiał uciekać, bo z kosza. Tam 40 ludzi postanowiło, że nie będą jeść, aż go zabiją, nie? Popatrzcie się, to są te ciernie, które po prostu chodziły wszędzie za nim i go gnębiły. I kłamliwie mówili na jego temat i podburzali innych ludzi i tak dalej, nie? Więc jak weźmiesz czy też, no ale ktoś sobie po prostu, cię, to jest choroba. I to jeszcze mało tego. Choroba od oczu. Boga. I choroba oczu sprecyzowana. Tam. No, jeszcze, że to jeszcze mówią, że choroba oczu, ale przede wszystkim, że to jest od Boga. A gdzie tam w ogóle pisze, że od Boga? Tam pisze, że co? Że został co? Wysłannik szatana. Tak. Tam jest użyte, jedyne w Nowym Testamencie określenie angelos użyte właśnie w odniesieniu do szatana. Posłańca szatana. To jest anioł szatana. Bo angioł znaczy posłaniec, nie? Anioł nigdzie w Biblii nie występuje jako symbolika. To jest zawsze jako anioł po prostu. Czyli anioł szatana. Posłaniec szatana. Jest użyte takie określenie właśnie. Więc nie może odnosić się do jakiejś martwej rzeczy, czy zjawiska, tylko musi się odnosić do osoby. Więc wiecie, mamy sytuację, gdzie po prostu ktoś z czegoś, z jakiegoś tam wersetu, zrobił całą filozofię i naukę na ten temat, nie? Następne co mamy?
to mamy co? Przekleństwa pokoleniowe, tak? Bardzo często, wszędzie tyle. Albo nieprzebaczenie. O, może nieprzebaczenie, tak? O, że jak po prostu komuś nie przebaczysz, nie? To wiesz. No i mamy jeden werset, gdzie pisze, że jeśli wybaczacie, aby wam, tak? Że komu przebaczycie, aby wam ojciec wybaczył, tak? Jest napisane, tak? Dokładnie. Jest wiele ten. Ale popatrzcie się, to tak jak z tym mamy w Ewangelii Jana, że co? Że przybliżyła się, natychmiast przybiła do brzegu, tak? Nie mamy tam, że Piotr chodził po wodzie. Ale czy to znaczy, że to jest jakaś inna sytuacja? Nie. To jest ta sama sytuacja. Wygląda na to, że ta sama. To jest ta sama, tylko akurat nie wymieniono, wiesz, Piotra, że chodził po wodzie. Nie wiem, może kurczę Marek, może Jan był skonfliktowany z Piotrem, nie wiem. Dlaczego nie napisał, nie? W każdym razie mamy sytuację, która po prostu co? Jest jakiś tam opis, nie? Jeden. Jak weźmiemy tylko po prostu, wiecie, Jana, to nigdy się nie dowiemy z Jana, że Piotr chodził po wodzie. Tak. Tylko w Mateusza jest napisane to. Nigdy, tak? Nigdy się to nie dowiemy. Jak będziemy mieć jakiś tam fragment. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy czytali całe pismo, tak? Żebyśmy czytali całe pismo, żebyśmy mieli kontekst całego pisma odnośnie wielu rzeczy. I dlaczego, wiecie, można by było, gdybyśmy mieli na przykład list tylko do Efezjan, nie? No to tak naprawdę tej doktryny o tym nowym człowieku już mamy ją zbudowaną, ale jest niepełna. Jest niepełna. Ale jak przeczytamy Hebrajczyków, przeczytamy Galacjan, przeczytamy Kolosan, przeczytamy Filipian, to tak naprawdę dokładają się te, jakbyśmy nakładali jeden obrazek na drugi, tak? Gdzie robiliście takie myki, że po prostu, wiecie, jak filmy były robione rysunkowe, nie? To po prostu, wiecie, jest tło jakieś tam, nie? I później jakaś tam coś jest nałożony rysunek, później nałożony drugi rysunek i wiecie, i robimy zdjęcie i nagle coś jest w ruchu. Jest pełne. Takie kalka była, nie? Takie przeźroczysta folia i tylko zarysy były jakieś albo coś tam, nie? I tak samo jest po prostu ze słowem. My musimy mieć całe słowo, patrzeć na pewne rzeczy przez pryzmat całego słowa, nie wyrwanego jednego, drugiego, pięciu, dziesięciu, dwudziestu wersetów z kontekstu, tylko po prostu cały kontekst. I tak naprawdę list jest napisany i nie wyrywać, wiecie, ktoś się doszukuje, a bo to wiesz, bo to można, bo to to, bo to tamto, bo Żydzi tak robili. Faryzeusze byli wycwanieni w tym. Oni stworzyli w ogóle doktrynę, kiedyś też mówiliśmy o tym, że co? Że dopowiadali między wierszami rzeczy. Że jak czegoś po prostu, jak była jakaś luka na coś, to tam mogłeś wrzucić co chciałeś. Jezus to napiętnował w kilku przypadkach. O tym, że... Bo oni dokładali swoje nauki do Słowa Bożego i on mówił, że nie wolno ci po prostu dokładać czegoś, czego tam nie ma. Wszystkie te błędne doktryny, które my mamy, to tak naprawdę to jest dołożenie do Słowa Bożego ludzkiej mądrości jakiegoś na po prostu jakiejś rzeczy. Interpretacji, czyli kłamstw na temat Boga. Prawdą jest tylko słowo. Słowo jest prawdą, tak? Jezus jest prawdą. I my musimy funkcjonować i czytać i znać to słowo i żyć tym słowem, bo wtedy żyjemy w prawdzie. Natomiast jak mamy sobie jakieś tam inne rzeczy, gdzieś tam, które są nie oparte na Słowie Bożym, tylko dodane tam jest Słowo Boże, bo tak naprawdę jest koncepcja i do tej koncepcji jest po prostu wrzucane Słowo Boże, żeby uwiarygodnić tą koncepcję. Dla mnie książka, która po prostu jest, wiecie, no mieliśmy ich trochę, już w większości popaliliśmy, nie? Paliliśmy chrześcijańskie książki, naprawdę. Które po prostu, wiecie, kosztowały, nie? Bardzo dużo, najwięcej książek Billa Johnsona rzecz nas spali. No, jeszcze ja ostatnio kiedyś kupiłam za 50 zł. Przyniosłam do domu, ja dziękuję w piec. Do nas przywoźcie, u nas jest czym palić. Gdzie palić to? Na dziurę. Ja też chciałam wam powiedzieć, że mnóstwo książek wyrzuciłam, mnóstwo. I tak w pewnym momencie przez myśl, ale z drugiej strony przyszła ta druga myśl, że ale jak ktoś na to trafi, to będzie zwiedzony. Tak, nie? Bo można by było komuś dać, tak. Nie? Dlaczego to palisz? Bo nagle zobaczyłeś, kurde, zwiedzenie. Palić. Święte obrazki, takie rzeczy, figurki, jak ktoś do spalenia. Popatrzcie się, książki, jak się nawracali, ja nie wiem, w listrze chyba, czy co? Ale wiesz.
Popatrzcie się, gdzie były książki, gdzie przynieśli do spalenia książki wartości jakieś tam ileś o magii. To była fortuna. Tak. O magii. To były księgi, które naprawdę kosztowały. A ci ludzie skąd mieli te książki? Oni żyli tym. Spisywali. Oni żyli tym, nie? Wiecie, to nie jest coś takiego, że dzisiaj wiesz, nagle się coś tam... Nie, jest kupę... Dzisiaj przeglądnąłem parę rzeczy. Ten filmik o tej wydłużonej nóżce, nie? Wiecie, powiem wam tak. 70% ludzi, którzy to udostępniają, to są New Age'owcy. To są New Age'owcy. Albo ci, co wierzą w te... Jakieś tam astralne... Tak, przede wszystkim New Age. Przede wszystkim oni nie mają z tym problemu. Że coś się wydarzyło. Tylko oni to, wiesz, bo to jest taka siła w nas, każdy w nas to ma, wiecie. I ja sobie tak przeglądnąłem chyba 5 czy 10 osób dzisiaj, nie? Bo tam akurat ktoś tam ten i tak patrzy, o, New Age'owy obrazek, wiesz, nie? Wyskakuje mi tam, że ktoś polubił albo udostępnił, nie? Patrzę, że jest New Age'owski obrazek, więc wchodzę na gościa, nie? Patrzcie, on ma 7 wspólnych znajomych. Patrzcie, co to za znajomi, nie? No wiesz, tam z twarzy kojarzę chyba z 3, nie? A reszta to, kurczę, w ogóle nie wiem, co to za znajomi, nie? No ale patrzę, widzicie, i wchodzę sobie na te profile, wiecie, i tak sobie po prostu przeglądam, nie? I tak. Trochę chrześcijaństwa, trochę New Age. Trochę chrześcijaństwa, trochę New Age. Ludzie nie wiedzą, nie potrafią tego odróżnić. Poplątane po prostu tak, że wiecie, New Age'owcy o Jezusie, jak najbardziej. Jak najbardziej. Popatrzcie się. Przecież muzułmanie uznają Jezusa. Jako proroka. Jak hinduiści uznają Jezusa. Hinduiści uznają Jezusa jako jeden. Przecież New Age. Popatrzcie, jak masz na przykład, wiesz, najwięcej wiesz, z tych New Age, to jest. Widziałeś kiedyś obrazek Jezusa z tą aureolą, taką, wiesz, 7 jakiś tam i jakimiś tam z niego tymi. Więc to po prostu to jest jak najbardziej, wiecie, gdzie po prostu Bóg jest bezwarunkową miłością. Jak wpiszecie po prostu, wiesz, w wyszukiwarce, nie, że tam. Bezwarunkowa miłość. Na pierwszej stronie w Google'ach macie New Age'owskie strony. New Age'owskie strony. Że Bóg jest miłością? Jak najbardziej. Oni wierzą w to, że Bóg jest miłością. Że Bóg może, że Bóg jest mocny, że to jak najbardziej. Wszystkie, i popatrzcie się, i to są nauki demonów. Czy one odbiegają od nauki Chrystusa i Biblii. Przecież New Age'owcy jak najbardziej się posługują Biblią też. Tak. Oni cytują wersety z Biblii. Te, co im pasują. Tak. Odnośnie odnowienia umysłu. Najczęściej cytowany przez New Age'owców ten, że musisz... Popatrzcie się, nawet w Biblii pisze, że w Nowym Testamencie, że Jezus, Piotr mówił, że, czy tam Paweł, że trzeba odnowić umysł. Żeby zmienić myślenie, żebyś patrzył inaczej, żebyś, wiesz, duchowy, wiesz, jakieś tam drogi astralne, to tamto, siamto. Oni do tego dopasowują wersety z Nowego Testamentu. Przeplatają z kłamstwem. Przeplatają z kłamstwem. No, diabeł jest to... No, w ten sposób.